Zastanowiliście się kiedyś, która gra w historii cyfrowej rozgrywki zasługuje na miano najgorszej, ale takiej naprawdę najgorszej, najbrzydszej, najgorzej wykonanej gry? Taka gra istnieje i dziś poznacie jej historię. Uroczy kosmita z anorektycznym palcem, który chce zadzwonić do domu. Słyszę nostalgię dzieci lat 90. I słusznie, bo E.T. Spielberga to jedno z najważniejszych dzieł filmowych w historii kina, a jednocześnie podwaliny pod najgorszego Gargamela komputerowej rozrywki. Atari za prawa do tytułu zapłaciło 25 milionów dolarów. Wtedy nie wiedzieli jeszcze, że ten tytuł doprowadzi do klęski całej firmy. Dodajmy do tego fakt, że kupno tej licencji i tak było nieopłacalne. Nawet gdyby każda kopia została sprzedana, Atari wciąż byłby na minusie. Atari 2600 to platforma, która dziś raczej nie ma racji bytu, ale niegdyś rządziła w domach przyszłych geeków. Na tę stację właśnie został wydany tytuł E.T., czyli komputerowa historyjka oparta na kanwach filmowego hitu. Z powodu naglącego czasu, jakim były święta, wydawca w postaci Warner Communication wypuściło na rynek gniota, który zyskał miano absolutnie niegrywalnego. Niech potwierdzeniem tego będzie fakt, że największe liczące się wówczas magazyny o grach przyznały produkcji ocenę 0/10. Na takie noty trzeba sobie zasłużyć. Gra w masowej ilości była odsyłana do producenta. Ten zaś, nie widząc lepszego rozwiązania, postanowił zakopać wszystkie kopie na pustyni. Bo przecież jest to najbardziej logiczna rzecz do zrobienia. Skoro już kogoś zamordowałeś, to zakup zwłoki. Dokonano tego we wrześniu 1983 roku. I tutaj ciekawostka. Gra przeleżała pod piaskiem Alagomordo w stanie Nowy Meksyk ponad 30 lat, by zostać odkryta na nowo dzięki ekspedycji Microsoftu. Wyniki całej tej operacji możecie obejrzeć w filmie dokumentalnym wyrysowanym przez Zacka Penna, scenarzystę m.in. The Avengers i X-Men 2. Grobowiec został wybrany na zamkniętym terenie, a całość zalano betonem, jakby obawiając się, że demony przeszłości wypełzną z piasków, by nawiedzić twórców. Cała akcja obrosła legendą, by potem stać się mitem. Pracownicy Atari podawali różne wersje zdarzeń. Część z nich przeczyła, że zakopanie kartridży w ogóle miało miejsce. 26 kwietnia 2014 zalezisko zostało odkopane. Co ciekawe, do tego czasu pozostałe kopie gry nabrały ogromne, liczone w kilkunastu tysiącach dolarów wartości. Szczęśliwcy, którzy zachowali tego babola, mogą więc liczyć na niezły zysk. Wyprodukowanie całej gry kosztowało w sumie 125 milionów dolarów. Ze spodziewanego hitu, który zaaprobował sam Spielberg, wyszło dzieło, które przyczyniło się do zapaści rynku gier w 1983. Wiarę w komputerową rozrywkę przywróciło później Nintendo, ale to już opowieść na inny raz. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć. Subskrybujcie kanał, klikajcie lubię to na fejście i tu jeszcze kliknijcie też. Cześć!